Witam wszystkich, tu Hikomikas. Ten filmik będzie poświęcony boosterkom oraz boosterboxom. Często pytacie się mnie, które wybrać, czym się one różnią, jakie są ich ceny. Już odpowiadam. Booster pack. Zestaw kart uzupełniających. Zawiera najczęściej 10 kart uzupełniających do kolekcjonerskiej gry karcianej Pokémon. Każda saszetka różni się serią wydanej, serią kart, która się z nich znajduje. Tutaj mamy na przykład XY Furious Fists, a tutaj Diament i Perła, pierwsza polska seria kart. Jak wyglądają ceny? Już wam o tym mówię. Polskie boosterki z pierwszej serii już nigdzie nie są dostępne w sprzedaży. Ich cena za jedno opakowanie to około 10 zł. Natomiast cały zapakowany karton Booster Box to cena około 400 zł za taki box, w którym znajduje się 36 boosterków. W lepszej sytuacji w tej chwili mamy karty z serii Diament i Perła Tajemne Skarby, ponieważ one są o połowę tańsze i każda saszetka kosztuje około 5 zł. Jest już chyba niedostępny ten set, jedynie w sklepach jeszcze, z tego co słyszałem, czasem można je dostać. Diament i Perła Tajemne Skarby. Box takiego dodatku tajemnych skarbów kosztuje około 200 zł. Angielskie karty. Tak jest. Zawierają 10 kart uzupełniających. Tak samo z tym, że seria XY jest najnowszą serią. Tak samo poprzednią serią była seria Black and White. Każdy boosterek zawiera 10 kart oraz jeden bonusowy kod odblokowujący zestaw kart online. Jeśli widzicie taki symbol na paczuszkach lub na właśnie boosterboxach, to macie pewność, że każda saszetka właśnie z takim boosterkiem zawiera kod online, który odblokowuje wam możliwość użycia boosterków właśnie w grze online. Koszt jednego takiego boosterka w angielskiej wersji językowej to około 10-15 zł, w zależności od tego, gdzie kupujemy. Najtaniej wychodzi kupić całego boksa. Koszt takiego boksa to około 450 zł. W każdym boksie znajdziemy 36 boosterków, czyli zestawów uzupełniających, zawierających po 10 kart w każdej saszetce boosterku. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na ten temat? Inne, zagraniczne. Chociaż nie, jeszcze powiem wam na ten temat, że nie wszystkie angielskie boosterki kosztują 10 zł. Weźmy na przykład bardzo rzadki, już unikatowy z 1999 roku Base Set. Jest to booster pack z Charizardem zachowany w stanie idealnym z tamtego okresu. Jego cena to już w tej chwili ponad 100 za taki jeden boosterek. Jeszcze cenę podwyższa fakt, że na opakowaniu znajduje się Charizard. Najmniej lubianą paczką z tej serii jest niestety Venusaur. Jakoś nie każdy, większość osób preferuje właśnie Blastoise'a i Charizarda. Jeśli ktoś ma takie boosterki, jestem nimi zainteresowany. Ja osobiście swoich nie sprzedaję, nie zamieniam. Trzymam je w kolekcji. To samo dotyczy zagranicznych boksów. Booster boxy, jeśli są zafoliowane w stanie idealnym, mogą osiągać znacznie większe ceny. Nie pamiętam już, w jakiej cenie jest Legend Maker, chyba już ponad 1000 coś kosztuje taki boksik. Można zresztą poszukać, to jest wydanie z 2006 roku, tak więc zresztą ceny różnie się, często się zmieniają. Inne zagraniczne boosterki. No to tak, przejdźmy może do... Gdzieś ja je tutaj naszykowałem. Koreańskie boosterki mamy w dobrych cenach. Mianowicie
koszt jednej paczuszki takiej to około 5 zł. Z tym, że każda paczuszka zawiera 5 kart. Są to różne serie. W Korei zaczęto produkować karty od serii Diament i Perła, z tym, że skończono w trakcie połowy i natychmiast przeszli do serii Black and White. To było bardzo dobre posunięcie z ich strony. I teraz aktualnie wydawane są serie X Collection, Y Collection, XY2 oraz Furious Fists. Czekam z niecierpliwością na najnowszy dodatek koreański. Zresztą pokażę wam, jak wygląda jeden boosterek, a może ten odpakuję. W środku karty mają europejski tył i zawierają 5 kart uzupełniających. O, fajnie. Fajny zestawik. Tak jak już wspominałem, koszt takiej jednej paczuszki to około 5 zł. Jeśli chodzi o japońskie karty, tutaj mamy jakość znacznie lepszą. Dodatkowo karty japońskie posiadają wersję First Edition, co oznacza, że boostery zostały wyprodukowane za pierwszym razem podczas premiery. Kolejne wydrukowane serie nie zawierają już tego symbolu na kartach, przez co ich wartość znacznie maleje. Tutaj mam dodatek XY3 i XY4 na przykład. Koszt jednego takiego boosterka to około 10 do 16 zł. I tutaj tak samo również mamy 5 kart uzupełniających właśnie w każdej serii. Nie zapominajmy, że dla kolekcjonerów japońskie karty mają znacznie większą wartość niż angielskie. Jednak dla graczy są one bezużyteczne, ponieważ nie można nimi grać na oficjalnych turniejach ligowych. Jednak na towarzyskich spotkaniach w niczym to nie przeszkadza. Dodatkowo czasem w boosterkach znajduje się ulotka z informacjami na temat nadchodzących nowych wydarzeń w świecie Pokémon. To chyba tyle, jeśli chcieliście wiedzieć o boosterkach i zestawach uzupełniających. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, postaram się wam na nie odpowiedzieć na moim asku oraz w komentarzach poniżej, które do mnie napiszecie. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapki w górę. Jeśli podobał się filmik, subskrybujcie mój kanał, wejdźcie na moją stronę internetową hikomikos.pl. Wymieńcie się ze mną kartami, nie wiem co jeszcze chcecie, możecie robić wszystko. Tak, obejrzyjcie moje wszystkie filmiki, to naprawdę będzie szacun wielki. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Dzięki za obejrzenie. Cześć.